Gorące pytania. Telewizja w Polsce.pl. Witam serdecznie, Dorota Łosiewicz. Ze mną goście na łączach Piotr Kusznieruk, Trybuna Info. Witam serdecznie. Widzimy się, słyszymy. Dzień dobry Państwu. Tak słyszymy. Tak jest. Na razie się słyszymy, zaraz się zobaczymy. Dariusz Matuszak, publicysta tygodnika Sieci, ekspert Wej w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy o tym, dlaczego spada poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. I najpierw kilka wypowiedzi. Zacznijmy od Grzegorza Schetyny. Jesteśmy zakładnikami tej rozmowy, tej takiego braku skuteczności, czy braku sprawczości po stronie opozycji. Brak sprawczości po stronie opozycji martwi Grzegorza Schetynę, a co martwi panią poseł Izabelę Leszczynę? W siłę rośnie już, znaczy utrzymuje swoją pozycję, choć już na szczęście nie tak silną, PiS. W siłę rośnie PiS, czyli utrzymuje swoją pozycję, ale już nie tak silną. No, panią poseł Leszczynę też martwią te sondaże i zaczniemy od Piotra Kusznieruka, gość na łączach. Co się dzieje, bo kolejni politycy opozycji przyznają, że nie jest dobrze, nie ma porozumienia na opozycji, opozycja nie może się dogadać. Pan poseł Nitras chciałby przekonywać Polaków, że po wyborach uda się wspólnie rządzić. Szymon Hołownia narzeka, że cała opozycja nie ma takiego poparcia jak partia rządząca. Co się takiego wydarzyło w ostatnich miesiącach i tygodniach, że to przekonanie opozycji o tym, że na pewno wygra, nieco stopniało? Znaczy, ja powiem w ten sposób, słuchając Grzegorza Schetyny, no to ewidentnym elementem związanym z integracją opozycji, ze sprawczością opozycji jest lider tej opozycji, czyli partia w postaci Platformy Obywatelskiej. To ona powinna mieć sprawczość polegającą na tym, żeby zaproponować rozwiązania, które będą tą opozycję łączyły, i ona to powinna realizować. Natomiast widać, że jej propozycje nie są przyjmowane przez inne partie. Występuje moim zdaniem spora słabość programowa, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Tam trudno ustalić jasne kryteria programowe. Ten program się praktycznie rzecz biorąc ciągle zmienia i w przeciągu ostatnich 3 czy 4 lat te zmiany są bardzo istotne dla partii politycznej. W związku z tym myślę, że też częściowo wyborcy Platformy Obywatelskiej są zdezorientowani, bo raz są za aborcją, innym razem nie są za aborcją, raz są za rozłączeniem Kościoła od państwa, innym razem nie. Są istotne elementy programowe, w związku z tym moim zdaniem sami wyborcy Platformy Obywatelskiej w niektórych elementach czują się zdezorientowani. Dariusz Matuszak, publicysta tygodnika Sieci w studiu. Czy rzeczywiście problemem Koalicji Obywatelskiej jest jej lider Donald Tusk? Mamy taki sondaż, jeżeli możemy go pokazać. Chodzi o to, kto powinien być twarzą kampanii wyborczej. Okazuje się, że większość wyborców wskazuje nie na Donalda Tuska, tylko na Rafała Trzaskowskiego. To jest sondaż dla wydarzeń. 44,9% wyborców uważa, że to Rafał Trzaskowski powinien być twarzą kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Donalda Tuska wskazało tylko nieco ponad 10% wyborców. Co to znaczy dla Donalda Tuska? Nie wiem, co to znaczy. A co to znaczy dla Koalicji Obywatelskiej? Aha, dla Koalicji Obywatelskiej. No mam wielki, wielki problem. A na wielu poziomach. Oczywiście jednym z kłopotów jest sam lider partii, Donald Tusk. No ma dramatycznie źle oceniany jest. Tak? W badaniach Polster 73% Polaków mówi, że nie dotrzymałby obietnic wyborczych, gdyby mu przyszło rządzić. No to social changes dla portalów. Politycy robiły badania. No 58% Polaków uważa, że co do zasady to on kłamie, mija się z prawdą, więc jest to jakiś fundamentalny problem. I niestety no Donald Tusk wrócił z wizerunkiem polityka europejskiego, takiego, który może dać świeżość, jakiś polot, jakąś intelektualny poryw tej formacji. A to okazało się, że on zawiódł ją w te czeluści totalnej opozycji, czyli tego, co było bardzo dużo przed jego przyjściem, czyli awantur, wrzasków, takiego nieustannego narzekania, jątrzenia i opowiadania, że jest jak w dowcipach o łotewskich chłopach, wokół tylko śmierci i halucynacje z niedowierzania. I można by
Opozycja mogła mieć nadzieję, że on w jakiś sposób odmieni wizerunek, ten czarny wizerunek partii, a on nie, on ją sfanatyzował, połamał na dodatek kręgosłupy, bo choćby w sprawach sumienia, głosowania w sprawie aborcji, czy nawet ta ostatnia uchwała dotycząca Jana Pawła II. Więc to jest partia bez tożsamości. Piotra Kusznieruka w takim razie wracam z pytaniem o ten sondaż i o to, że prawie połowa wyborców widziałaby jednak Rafała Trzaskowskiego jako twarz kampanii. Co pan na to, czy to jest możliwe, żeby Donald Tusk ustąpił pola Rafałowi Trzaskowskiemu, czy raczej nie widzi pan takiej możliwości? U pani redaktor wyszły dwa pytania, więc odpowiem po kolei. Po pierwsze, tylko dwa. Najpierw na to pierwsze, potem na drugie. Rządzenie zużywa. Politycznie też. Tusk ma za sobą prawie dwie kadencje rządów jako premier, no i dodatkowo 5 lat w Komisji Europejskiej też funkcjonował w miejscu, które było decyzyjne. W związku z tym Donald Tusk, jeśli chodzi o swoją polityczną przeszłość, ma takie dwie ciężkie walizy, z którymi musi gonić poparcie. To jednak nie dodaje mu, do jego biegu nie dodaje takiej nowości. Wszyscy już wiedzą, jak on rządzi. W związku z tym raczej ta pozycja nie będzie u niego rosła. Natomiast myślę, że zmiana nie nastąpi. To znaczy Donald Tusk nie jest taką osobą, która by łatwo oddała stery partii i stwierdziła, no ja się trochę nie nadaję, w związku z tym zmienię i zrezygnuję, kto inny będzie liderem. Nie sądzę, żeby jego osobowość pozwoliła mu na podjęcie, że tak powiem, takiej decyzji, i to się nie zmieni. Z drugiej strony wydaje mi się, że te poparcie niskie dla Donalda Tuska jest już trwałym trendem. To znaczy ono się nie zmieni, jedynie na co możemy się spodziewać, no to, że będzie powoli się po prostu pogarszało. Grzegorz Schetyna wczoraj w tej rozmowie wytknął również, że Donald Tusk nie doprowadził Platformy tak naprawdę do poziomu, w której ona była, na którym ona była, gdy Grzegorz Schetyna ustępował, bo to było w okolicach 30%, więc taki przyczek Donaldowi Tuskowi Grzegorz Schetyna też sprzedał. Tutaj widać, że duży konflikt jest jednak w Platformie Obywatelskiej. Platforma Obywatelska jest podzieloną partią. Tam w zasadzie nawet już nie są dwie, ale nawet trzy frakcje, no bo jest frakcja Trzaskowskiego, jest frakcja Schetyny, są ludzie popierający Donalda Tuska. No zaczyna robić się niestety wewnątrz formacji bałagan. Widzimy kryzys przywództwa. Trzaskowski ma dosyć dobrą pozycję, no bo po wyborach prezydenckich stał się bardzo rozpoznawalną twarzą Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony ma czyste ręce w zakresie rządzenia. No rządził Warszawą, ale państwem jeszcze nie. Trudno mu dołożyć jakieś decyzje niepopularne w skali kraju. W związku z tym jego pozycja jest bardzo wygodna i bardzo korzystna do bycia liderem. I być może gdyby był liderem Platformy Obywatelskiej, to by zmieniło jej sytuację. Grzegorz Schetyna ma swój żal w zakresie jego odwołania. Też jest to polityk z ambicjami i faktycznie to, co pani redaktor powiedziała, no te notowania za czasów Grzegorza Schetyny były wyższe niż za czasów Donalda Tuska, no ale jeszcze po drodze był spadek związany z przywództwem posła Budki, który też był szefem Platformy przez chwilę, i to była już kompletnie nieudana próba wyjścia z kryzysu. Tusk trochę te notowania poprawił, ale one nie doszły do oczekiwanego poziomu i moim zdaniem wewnątrz Platformy generowane jest wewnętrzne niezadowolenie. Dariusz Matuszak, czy uda się Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej przygotować jednak jakiś program, bo Grzegorz Schetyna mówi, no antypisizm to za mało, a Donald Tusk mówi, antypis to jest najlepszy pozytywny program. No nie wiem, na czym polega pozytywność tego programu. To jest po prostu wieczne ujadanie, wieczne narzekanie, wieczne opowieść o tym, w jak strasznym kraju żyjemy. I tego się nie da znieść. I nie wiem, nie ma najmniejszego powodu, by po 7 latach jałowego robienia awantur, wiecznego ujadania, nagle coś wymyślili po 7,5 roku, na 6 miesięcy przed wyborami.
wyborami. To jest Platforma według mnie jest w pułapce, to znaczy nie jest w stanie zaproponować nic, w co elektorat by uwierzył. No, te badania, które cytowałem w pierwszej swojej wypowiedzi, na to wskazują. Skoro 73% Polaków uważa, że Tusk nie dotrzymałby obietnic wyborczych, to nie ma najmniejszego znaczenia w związku z tym, jakie on obietnice złoży. Nikt mu nie uwierzy. Poza tym, co miałby? Że przebije pieniędzmi, że nie wiem, że gospodarka będzie się szybciej rozwijać, że wojnę na Ukrainie zakończy. No, Nie ma niczego takiego, co mógłby wiarygodnie zaproponować, że sojusze wzmocni, że naszą pozycję w Unii wzmocni. Nikomu nie zależy w tej chwili na Unii, a to jest oddzielny temat. Więc ja nie widzę perspektyw, nie widzę w ogóle żadnego potencjału dla Platformy Obywatelskiej w tych wyborach. Ona się doczołga z tym stanem posiadania, jaki ma, lub z mniejszym, bo pod drodze część elektoratu myślę, że się jeszcze bardziej zniechęci. Spójrzmy na sondaż Kantar, który wykazał spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. No, na pewno Donald Tusk próbuje odebrać poparcie innym partiom, między innymi Szymonowi Hołowni czy Lewicy. Tutaj 22 punkty procentowe poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, 30% poparcia dla Zjednoczonej Prawicy. Patrzę, jak Lewica na trzecim miejscu, 8 punktów procentowych. No, są sondaże, które dają Lewicy między 10 a 11 punktów. To między innymi było Social Changes dla W Polityce. Tam Szymon Hołownia miał 7 punktów poparcia. Wracam do Piotra Kusznierów. Ruka. Czy ten temat jednej listy nie został troszeczkę przegrzany, bo ja mam wrażenie, że wyborcy mają podziurki w nosie dyskusji o tym, czy jedna lista, czy dwie listy, czy trzy listy, i Donald Tusk właściwie sam się stał zakładnikiem tego hasła. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy dzwonił do Włodzimierza Czarzastego, czy panu coś wiadomo o tym Donald Tusk, bo Szymon Hołownia mówił, że do niego Donald Tusk nie dzwonił, profesor Bartoszewski mówił, że do Kosiniaka-Kamysza nie dzwonił, więc jak on układa tę jedną listę i z nikim nie rozmawia, do nikogo nie dzwoni? To znaczy, ja powiem w ten sposób, to jest sprawczość głównej partii opozycyjnej, która generalnie powinna integrować opozycję, i to ona powinna mieć pomysły na wspólną listę, a nie partie, które znajdują się na drugim, trzecim bądź czwartym miejscu w tym rankingu. Generalnie problem z mówieniem, Platforma Obywatelska mówi o wspólnej liście, ale jej po prostu nie potrafi stworzyć. To lider powinien pokazać, jaka jest droga, powinien pokazać pola formy współpracy i powinien zaproponować rozwiązania. Nie wiem, czy do Włodzimierza Czarzastego dzwonił jak gdyby Donald Tusk. Sprawa wspólnej listy wielokrotnie na Lewicy była omawiana i na pewnych określonych warunkach Lewica jest skłonna pójść na wspólnej liście. To wielokrotnie powtarzaliśmy. No ale te propozycje muszą się skonkretyzować i musi coś się pojawić. Poza tym, jeżeli to ma być wspólna lista, to powinna być wspólna lista wszystkich partii, bo teraz wygląda na to, że są jedynie dwie partie, które chcą pójść na wspólnej liście, czyli Platforma Obywatelska i Lewica. Lewica pod pewnymi warunkami, ale inni już jakoś nie są chętni do tej wspólnej listy, więc generalnie to moim zdaniem ten temat po pierwsze został przegrzany, po drugie Platforma Obywatelska nie potrafiła zaproponować jasnego, logicznego i czynnego rozwiązania, jak będzie ta wspólna lista wyglądała dla wszystkich innych partii. W związku z tym ten temat upadł, każdy zaczął robić swoje przygotowania do wyborów. Do wyborów już jest bardzo blisko. W związku z tym moim zdaniem już w zasadzie nie ma czasu na dyskutowanie o wspólnej liście. Raczej partie powinny się przygotowywać do startu, do analizy swoich możliwości w zakresie wyborów, w zakresie budżetu, innych rzeczy. I ten temat moim zdaniem na przełomie roku już po prostu kompletnie się zakończył. A teraz wracanie do wspólnej listy i opowiadanie, no to róbmy to na 5 minut przed startem, no to już jest rozwiązanie i niestrategiczne, i nielogiczne, i w ogóle nierozsądne. Marek Dyduch w wywiadzie dla Wprost powiedział, że jedna lista jest tak naprawdę w interesie Donalda Tuska tylko i wyłącznie, i mam wrażenie, że pan poseł Dyduch powiedział to, co myślą wszyscy, tylko nikt nie chce jakoś publicznie tego powiedzieć, że to jest w interesie Donalda Tuska, ale tu stawiamy kropkę, wrócimy do państwa po przerwie w tym samym składzie.